Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Już jutro rusza Liga Talentów, więc stwierdziliśmy tak dość spontanicznie, że przydałby się mały update tego, co się wydarzyło od ostatniego odcinka, więc na Bonjour Ligue 1 zapraszam wraz z Rafałem Dębińskim i Markiem Żwakiem, obydwaj kanał Sport. Ja również, więc cały zestaw. Słuchaj, nie mogę się powstrzymać, nie ma smoka, to ja to powiem. Dobrze. Bonjour Ligue 1! Ale o, tak to robisz, tylko on tak potrafi. Też oczywiście musiałem zachować tradycję, więc jestem w koszulce, nie ma Tomka, więc i chciałem tak troszkę nawiązać, tak to będzie naciągane, ale chciałem troszkę naciągnąć do Tomka, troszkę do Marka, więc jest było. Po środku, tak? Tak, po środku, bo jest tak Brest, więc jest Bretania, było Guingamp, jest Nantes, czyli historyczna stolica Bretanii, więc mamy. Więc tak, nie ma dzisiaj Tomka, nie ma Igora, ale poradzimy sobie. Myślę, że w ciągu 45 do godziny omówimy najciekawsze sytuacje. Czyli już zmieniasz. Mówisz 45 minut. Ale to przed 40 programem. Minut do godziny. To, czyli w trakcie będzie być napięcie. To jest ruchome. Wszystko jest ruchome. Rozumiem. Więc możemy zacząć od tego, co się wydarzyło nie tak dawno, czyli Super Puchar Francji. Tak jak na tradycję przystało, już nie był to mecz we Francji rozgrywany, tylko w tym roku był Izrael. Ostatnio było Maroko. Nie, rok temu też był Izrael. Też był Izrael, potem, ale było też Maroko, był, wcześniej, była tak, bo pamiętamy, Azja. Pamiętamy, że jak był COVID, to był ten mecz zagrany raz w Lons, natomiast tutaj teraz wróciliśmy za granicę, to był dwa razy tyle. No i tak jak mogliśmy, może nie spodziewać się, choć może, że PSG sobie raczej dość łatwo poradzi, tak też było. Ja łudziłem się, że może te poprzednie lata, kiedy on było takim dość niewygodnym dla PSG rywalem, no ale nie tym razem. Teraz no, bardzo łatwe zwycięstwo i dla mnie, ja najpierw powiem o swoich odczuciach, potem przekażę wam głos, więc u mnie to było takie najbardziej zdziwienie, było dotyczyło tego, że im się chciało, że oni zaczęli naprawdę, widać było tę radość, którą w ostatnich momentach, ostatnich miesiącach poczynili, jej nie było i dla mnie to jest dość zaskakujące, bo samo wykupienie, bo też wiemy, że to było wykupienie Galtiera, no nie spodziewałem się, że on sobie poradzi, mimo tego, że miał naprawdę duże jednostki pod swoją wodzą, czy w Lille, czy w Saint-Étienne, czy w Nicei, choć w Saint-Étienne to bardziej takie rosnące gwiazdy, jak Aubameyang, Zuma, czy Matuidi, no to tutaj naprawdę jak na razie sobie dobrze radzi. Mnie to nie zaskakuje z dwóch względów. Po pierwsze, problemem PSG była dyscyplina, natomiast kłopotem było to, że wielokrotnie widzieliśmy sytuację, kiedy piłkarz mógł być ważniejszy od klubu, od instytucji. Wielokrotnie mówili zarządzający klubem, że to się musi skończyć, ale to były tylko puste słowa. Tym razem Nasser El-Khelaifi dał do zrozumienia rzeczywiście, że tak będzie i na ten moment Christophe Galtier ma pełne wsparcie. Myślę, że żaden to czuje, że już nie może sobie pozwolić na to, żeby się spóźnić na trening albo nie przyjść. Śmiejemy się, bo w mediach główną wiadomością było przez te kilka tygodni to, że Neymar ani razu nie spóźnił się na trening. I nie przyjechał z nadwagą. I nie przyjechał z nadwagą i był na wszystkich treningach. W sumie to powinna być norma. Ale dlaczego jeszcze mnie to nie dziwi? Dlatego, że pod koniec tego roku są Mistrzostwa Świata. Dla Messiego i Neymara, myślę, to jest wielki, ważny cel, więc oni robią od teraz wszystko, by być w formie właśnie wtedy, więc ja jestem bardziej ciekaw tego, jak oni będą wyglądali od stycznia aż do maja. Myślisz, że Liga Mistrzów nie będzie dostatecznym motywatorem? Słuchaj, nie wiem, ale to jest bardzo trudne do stwierdzenia, to myślę, że będzie dla wielu klubów tych wielkich zagadka, bo ja pamiętam na przykład, kiedy Zidane zdobył złotą piłkę i był tym królem Mistrzostw Świata w 98. Kolejne pół roku Juventusie miał fatalne. Sam o tym mówił w tym wywiadzie niedawnym, który się pojawił z okazji jego 50. urodzin, że przez pierwsze pół roku po tych Mistrzostwach Świata grał beznadziejnie. Więc to jest coś, z czym sobie czasami trudno poradzić. Albo sukces, albo porażka na wielkim turnieju, a tu jest na środku sezonu, więc nawet oni potem nie będą mogli za bardzo odpocząć. Więc to jest taki trochę rok, w którym, czy sezon zupełnie nowy, w którym dowiemy się w ogóle, jak to będzie wyglądało. Natomiast mimo wszystko, oczywiście dla Messiego i Neymara, to jest być może jedna z ostatnich szans, by powalczyć tę Ligę Mistrzów, więc może.
będą dalej konsekwentnie dążyć do tego, by być w formie i w drugiej połowie tego sezonu. Ale mimo wszystko może być to trudne w zależności od tego, jak te Mistrzostwa Świata się dla nich potoczą. A wracając do spotkania o Trophée des Champions, PSG z Nantes, to PSG było inne, a FC Nantes było takie same. Jeszcze było osłabione, bo Kolo Muani, który odszedł, więc tutaj nie było niespodzianki. Natomiast to, co powiedziałeś, ta radość z gry, w ogóle cały klub Paris Saint-Germain inaczej funkcjonuje, inaczej oddycha, bo widać tam jest radość, widać ta zła energia jakby odeszła z odejściem Mauricio Pochettino. I to też jest ważne, bo widzimy zawodników uśmiechniętych na boisku. Widzę Neymara, który wchodzi i mówi słońce, 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 no, robi show. Neymar, który w poprzednim roku praktycznie nie było go widać ani w mediach, ani gdzieś tam w prasie, na meczach nie chciał. A dzisiaj go widzimy uśmiechniętego, widzimy go w pełni formy, widzimy go przygotowanego, a więc to zobaczmy, jak Mistrzostwa Świata wpływają na zawodników, ale myślę, że tu Christophe Galtier robił fajną robotę, ponieważ on potrafi, on to był, to jest biły piłkarz, potrafi nawiązać taką więź z tymi zawodnikami, szczególnie z tymi starszymi, z Sergio Ramosem. On rozmawia z nimi o taktyce. Z Leo Messi, mówię, jestem zdziwiony, jak Leo Messi postrzega futbol, jakich mi wiadomości dostarcza. To też pokazuje, że coś tam między trenerem a zawodnikami się nawiązało i to jest na razie bardzo fajne. Jak długo to będzie trwało, bo tutaj z Rafałem się zastanawiamy, jak długo będzie ta dyscyplina, jak długo będzie ten rygor, jak długo będzie ta świeżość, ten entuzjazm w drużynie PSG. Tak, tego nie wiemy i powiem tylko o tym, co jest taką ważną zmianą w grze, to jest ten system gry, bo to pytanie, które sobie zadawaliśmy, kiedy Galtier przychodził, to jak on będzie pasował do zespołu, który ma grać w ataku pozycyjnym, a jego zespół grał inaczej. Więc ustawił trójkę stoperów, ma bardzo ofensywnych wahadłowych i sprawił, że ten tercet to nie był oczywiście Mbappé, pamiętajmy, w jego miejsce grał Sarabia. Sarabia, Messi i Neymar byli bardzo blisko siebie. I postaci piłki też bardzo szybko te piłki odbierają. Tą Kombore po meczu podszedł do Neymara i powiedział, to ty bronisz teraz? Więc to też pokazuje, że jest jakaś zmiana, zobaczymy na jak długo. Ale Galtier wymyślił system, który w jego mniemaniu i ten mecz to pokazał. Ten system to już próbował, Tuchel próbował troszeczkę wprowadzać. Pochettino ze Strasburgiem zagrał w meczu zremisowanym chyba 3-3, jak się nie mylę. Natomiast dążysz do tego, że powiesz, że nawet nie system jest najważniejszy, ale nastawienie zawodników. Tak, przede wszystkim i wykonawcy, bo ma kapitalny wykonawca tego systemu, bo przede wszystkim Sergio Ramos wraca do zdrowia, do formy. Gra regularnie i nie musi po jednym meczu odpoczywać. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że może i sam Pochettino chciał nawiązywać albo chciał wprowadzić ten trójkę, ale przez cały sezon praktycznie był Sergio Ramos. Znaczy tak, Ramos to jest jedno, ale skoro mówisz o Pochettino, to nie, po pierwsze i Messi, Neymar nie byli w takiej dobrej formie fizycznej, w jakiej są teraz, co ma znaczenie. Messi też nie w takiej dobrej psychicznej, bo jednak myślę, że dla kogoś, kto tyle lat mieszkał w Barcelonie z rodziną, to była duża zmiana, z którą sobie trochę nie radził. To raz. A dwa, bardzo często Messi był stawiony gdzieś tam blisko prawej strony boiska. Miał bardzo daleko do bramki. A trzeba mieć taki system, żeby on był jak najbliżej pola karnego i żeby Neymar i Messi byli jak najbliżej siebie. Bo widzieliśmy w tym meczu, jak oni próbują, jak oni kochają z sobą grać. I to jest ta wielka siła. Myślę, że poszukiwanie tej współpracy maksymalnej między tym tercetem, to jest klucz do sukcesu tego zespołu, bo mówił o tym też Neymar od razu w wywiadzie. Jeżeli my trzej, ja, Leo i Mbappé i Kylian, będziemy tutaj razem grali i wciągnęli ten zespół, no to naprawdę możemy zrobić wielkie rzeczy. No jeszcze mnie to zastanawia, bo wiemy, że na Nantes taki środek pola, czyli Vitinha i Verratti, bardzo zdolny, ale jednak z tymi parametrami fizycznymi, no nie robiący szału, może nie wystarczyć na mecze, nie wiem, z Chouameni, powiedzmy, z Casemiro i Chouameni w Lidze Mistrzów. Wtedy mogą się odbić. Natomiast już wiemy, to jest już pewne, że przychodzi Renato Sanchez i to będzie właśnie taki piłkarz, który doda tej energii. Tylko pytanie, czy... Znaczy, jemu też brakuje wzrostu, natomiast rzeczywiście niezwykle dynamiczny, tak. I który będzie po pierwsze pomagał im po stracie piłki, szybko piłkę odzyskać dzięki swojej dynamice, ale który będzie też potrafił z piłką zdobywać teren. Więc ma profil, pewne predyspozycje, których nie mają ci piłkarze i którzy teraz są. Poza tym to, co jest istotne w tych transferach, to, że PSG już nie chce przepłacać i Sanchez za rok mu się kończy kontrakt, więc był zawzięty za jakieś 15 milionów. Dlatego tak długo to targowanie trwało. Tak jest. Nordi Mukiele, około 13-14 milionów, czyli też
bo za rok mu się kończy kontrakt niewiele, więc na razie PSG nie chce być tą dojną krową. Zobaczymy, jak długo uda mi się to osiągnąć. Na Skriniara za 70 milionów absolutnie na razie się nie chcieli zgodzić, a to był ich cel transferowy, prawdopodobnie numer jeden, bo jako jedno z pierwszych nazwisk Skriniara. No i to jest właśnie ta różnica, bo przyszedł Luis Campos, który pokazał, że potrafi w transfery, delikatnie rzecz ujmując, i w Monaco, i w Lille. Zrobił i z jednym, i z drugim klubem mistrzostwa. Tak, teraz tam były inne też pieniądze, inni piłkarze, prawda? I pomyśleliśmy sobie, okej, ale PSG i tak sprawdza piłkarzy, których wszyscy znają. Nie trzeba ich tak wyszukiwać. A Campos pokazuje, że potrafi już wyszukać dwie takie transferowe okazje, bo piłkarzy jednak wartościowych, a w miarę rozsądnej cenie. No jest oczywiście Vitinho, kosztowała więcej, ale to jest inwestycja w przyszłość. No tak, no ale to o czym mówisz, to w zeszłym roku choćby było po prostu, jest wolny, to go bierzemy. Na duże nazwisko, przecież teraz się mówiło dużo o tym, że sam Pogba ma przyjść. Ale to też byłoby to nawiązanie do tego, jak wyglądały te okienko transferowe w zeszłych latach. A tak mamy właśnie Vitinha, mamy Sancheza, zawodników, którzy... No, Vitinha to miał tylko jeden dobry sezon jakby ten ostatni. Tylko co do Pogby powiem, natomiast że to był temat raczej sprzed pół roku. Natomiast później to, jeśli już kogoś chcieli w to miejsce, to był Tchouameni. Tutaj przegrali oczywiście z Realem Madrym. Tchouameni od początku powiedział, że on woli. Ale wygrali z Kylianem Mbappé. Tak, to prawda. Chociaż Kylian mówi, że on nie odrzucił, on nie powiedział nie Realowi. On powiedział tak, PSG, więc jakoś to komunikacyjnie sprzedaje, że miał dwie oferty, ale powiedział tak PSG, co nie znaczy, że powiedział nie Realowi. Mówi tak pewnie, bo w przyszłości być może powie tak Realowi. Myślę, że ten system transferowy, który Luis Campos teraz zastosował, to myślę, że jeszcze rok temu czy dwa lata temu to taki Cristiano Ronaldo siedziałby w Paryżu, mając takie problemy w Manchesterze United. No, teraz jest troszeczkę inaczej, natomiast wracając do Renato Sancheza, ja troszeczkę mam obawy takie, że to jest fajny zawodnik, ale jest często kontuzjogiem. Tak jest. To jest gość, który non-stop ma kontuzję, który gra 1-2-3 mecze i wypada na 4-5 spotkań. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w drużynie PSG. Pamiętajmy, że mówicie tutaj do środka Vitinha, Verratti. Ja myślę, że on może być też również zmiennikiem jednego z trzech tej trójki, czyli Mbappé, Neymar i Messi. Tak, grywał Messi jako skrzydło. Tak, właśnie, więc oni będą bliżej środka, więc jestem ciekawy, czy pamiętajmy, że to znów będzie rywalizacja. Natomiast PSG szuka jeszcze zawodnika, to o czym wspomniałeś, o innych gabarytach, o innym profilu. Zawodnika troszeczkę o innych parametrach fizycznych, silniejszego, ale przede wszystkim bardziej sprawnego, jeśli chodzi o koordynację ruchową, o piłkę niż nie Diallo, tylko Danilo, Portugalczyk. No i potrzebują kogoś z centymetrami też. Tak, to jest ważne. Teraz też odejdzie Paredes prawdopodobnie do Juventusu. Co też by było takim kolejnym zejściem. PS, że tego się znaczy, PS, że wyraźnie powiedział, kogo nie chce, bo stworzyło więc klub kokosa. Akurat tam Paradesa nie było, ale żeby robić kolejne transfery, oni muszą zejść z kosztów i też parę groszy zarobić na transferach, więc to starają się teraz zrobić. No jeszcze mnie jakby ciekawi wasze zdanie na temat tego, jak wygląda przód, bo wiemy, oczywiście Messi, Neymar, Mbappé są. Jest Ekitike, niesamowity talent. Ale ja nie mogę przeboleć tego, że nie będzie wykorzystywany Kalimuendo. Chłopak, który... Dzisiaj nawet taką czytałem opinię jednego z kibiców, że jego pozbycie się będzie gorszą rzeczą niż pozbycie się swojego czasu Nkunku czy Diabiego, bo on na tym etapie zrobił więcej w lidze francuskiej niż Nkunku czy Diabi. Bo naprawdę mają zawodnika z ogromnym talentem. Może, ja wiem, że ty uważasz, że Ekitike jest większym talentem, Są zupełnie inni. Myślę, że Ekitike ma... Francuzi też mają bardzo często jest problemy. Jest bardziej wszechstronny. Ale no, ja po pierwsze nie opierałem się na opinii kibiców. Nie, to jest jakby taka... Jak się będą rozwijały te koleje losów, to my się dowiadujemy z Christopherem Nkunku. Nie wiem, czy w Paryżu spodziewano się, że on zrobi aż taki wielki postęp, no, że był czołowym piłkarzem Bundesligi. No, tak to się potoczyło. No, ale w wielu tym momencie sprzedawanie 20-latka musi odchodzić. Wiesz co, ale to jest trudne z obu stron. Nie chcę, wiesz, to jest bardzo łatwe z boku. Natomiast tak, masz zawodnika. Nie wiesz, czy on sobie da radę w tym klubie. I teraz też, on też żąda gry, minut. Możesz mu je dać, czy nie? W tej chwili musiałbyś mnie minut dawać Kylianowi Mbappé, bo to jest pozycja Kalimuendo. Natomiast pamiętajmy o jednym. To jest chłopak, który już był 2-3 lata był pożyczany cały czas po klubach. Dzisiaj ma poważną propozycję z Nicei, bo Nicea bardzo mocno o niego zabiega. Tam mówi się już o 20 milionach euro. Jestem ciekawy, jak on będzie się rozwijał. Natomiast ja myślę, że w tej chwili w PSG on dostanie bardzo mało minut. Tak. I tu jest problem. Puchar Francji. PSG, tak.
No, może w Pucharze Francji, tak. No to natomiast... Puchar Francji, to ile tych meczów? Puchar Francji startuje pod 6-7. No i to dopiero no, to wszystko tak, już, bo to jest też jeden mecz. Finału, nie ma, nie tak, ma już rewanży, więc cztery spotkania i finał. W meczach w Lidze Mistrzów, kiedy już wszystko może być rozstrzygnięte, zobaczymy, jakie będzie losowanie. Mm-hmm. Więc to jest kłopot. Oczywiście pojawią się kontuzje, kartki, nie do przewidzenia to jest, ale... Ale warto mieć takiego chłopaka tak, na ławce rezerwowej. Z punktu widzenia klubu fajnie byłoby go mieć. Pytanie, czy on zaakceptuje to, by grać tak mało i tracić być może rok. To jest zawsze problem, dlatego wielu z tych piłkarzy chce się rozwijać i odchodził Kingsley Coman, Nkunku. Trudny wybór. No, powiedzieliśmy też już w poprzednim odcinku dużo o PSG, więc możemy przejść do kandydata, który dla mnie jest taką, wyrasta na tego drugiego najsilniejszego. No, też się waham, czy Lyon, czy Monaco, ale zaczniemy od Monaco. Tak jak w zeszłym roku uważałem, że to jest druga kadra, tak teraz też. Natomiast to pierwszy ich mecz z PSV pokazał, że no, co było dość oczywiste, że jednak zastąpić się tak szybko Tchouaméniego nie da. Też widzieliśmy po samym meczu, ale też jakby ja tego zupełnie nie rozumiem, tych ocen pomeczowych, gdzie Fofana dostał 7, Matazo dostał 5, a tam naprawdę bardzo dużo przestrzeni mieli zawodnicy PSV. Zupełnie nie było, właśnie brakowało tego Tchouaméniego, który i do ataku, i do ofensywy, w defensywie niezwykle mocno pracował, uzupełniał te luki, bardzo dobrze się uzupełniał z Fofaną choćby, czy z Jean Lucasem na początku sezonu. Natomiast tutaj tego brakowało. No i też mamy okładkę L'Equipe z tego meczu, czyli Monaco w końcówce, powiedzmy. Znaczy to można dwojako rozumieć. No właśnie. Bo sur sa fin, tylko pisane inaczej, znaczy, że no tak jakby nie do końca się najedli. Więc to jest taka gra słów. Ale myślę, że dotyczy to tej końcówki, do końcówki meczu. Fan to jestem głodny. Tak, dokładnie, fanatycznie. Tylko, że inaczej się pisze. Tak. Więc takie gry słów są, że oni mają świetne te tytuły. Znaczy, wracając do Tchouaméniego, no umówmy się, zastąpić Tchouaméniego. Mm. Skoro tyle kosztował, to domyślamy się, że będzie trudno. Oby nie było tylko powtórki z tego, co było przed rokiem, kiedy odpadli Szachtarem do nie z dwóch meczów, a generalnie w tym dwóch meczu byli zespołem lepszy, mniej więcej sytuacji. Natomiast PSV to jest dobry zespół, po prostu losowanie było nie najlepsze. Tak jak PSV nie było szczęśliwe, że wylosowało Monaco, to Monaco też chyba nie było szczęśliwe, że wylosowało PSV. A to jest dwóch mecz, jeszcze nie startujesz sezonem, a to jest już dwóch mecz, który w pewien sposób determinuje to, jak ten sezon będzie oceniany, jak będzie wyglądał. No przede wszystkim jeszcze okno się zamknęło transferowe, a mówi się, że Badiashil ma również propozycję, więc być może będzie to kolejne osłabienie, a to jest środkowy obrońca. Tak, to co mówisz, bo on już chyba przeszedł zimą zeszłego roku, gdyby nie kontuzja. On dostał na przełomie stycznia, chyba i lutego, czy grudnia i stycznia kontuzji doznał, a miał już ponoć podpisaną niemalże umowę z Newcastle, które w tym momencie też kupowało Gimaraesza. I chciał Ekitike, ale on nie chciał tam pójść. I w ogóle jeśli chodzi, bo trudno jest to wszystko oceniać w kontekście przyszłego sezonu, bo jeszcze jest miesiąc do końca okresu transferowego. I teraz też w zależności od tego, czy oni awansują do Ligi Mistrzów, czy tylko to będzie Liga Europy, to też te transfery mogą być inne. To będzie warunkowało na pewno pewne odejścia z klubu z Monaco. To na 100%, ponieważ Malanga Sarr teraz jest rozpatrywany jako ten środkowy obrońca. Tak, lewonożny, a więc gdzieś już w pola Michela w głowie siedzi, że ten Badiashil jednak może odejść i będziemy musieli zastąpić go właśnie tym zawodnikiem. Więc tutaj w Monaco ma naprawdę dużo do zyskania, ale chyba jeszcze więcej do stracenia, jeśli przegra z PSV ten mecz rewanżowy. A ja mówię, że będzie miał bardzo ciężko, ponieważ PSV u siebie, Van Nistelrooy zrobił świetną ekipę i może być to niespodzianka. Monaco tutaj miało w końcówce miało kilka szans, żeby ten wynik podwyższyć. Nie zrobili tego i teraz naprawdę będzie im bardzo ciężko tam korzystny wynik osiągnąć. Natomiast też było widać ich ograniczenie w tym, że najlepsze okazje tylko ze stałych fragmentów praktycznie. Więc tu było problem to, że z gry sobie bardzo niewiele sytuacji stworzyli i mówimy o tym, że mieli dużo sytuacji, natomiast były 2 celne strzały, 2 Axela Di Sassiego. Więc to też nie pokazuje, że naprawdę i Minamino, bardzo słabe wyjście, i Ben Yedder, tak, ale... i Folland, więc no na razie mimo tego, że naprawdę nadzieje, nazwiska są duże... Ale w tym też jest nadzieja.
że każdy z nich zagra lepiej, bo będą już mieli, mają ten mecz w nogach. Mm. Zagrają teraz może w lidze, nie wiem, czy w pełnym wymiarze czasowym, więc być może będą już w lepszej dyspozycji, by zagrać lepiej, bo no, ja najbardziej w tym rewanżu z ofensywy liczę na Ben Yedera, no bo to jest zawodnik absolutnie tuzinkowy, który nie wiem, w ułamku sekundy na jednym meczu kwadratowym potrafi piłkę przyjąć, oddać strzał i nagle zmienić oblicze spotkania. No tak, i też już wiemy, jacy będą ewentualni rywale w kolejnej rundzie. Jest sensacyjny mistrz Belgii, Saint-Gilloise, oraz albo Rangersi. Natomiast Belgowie wygrali w pierwszym meczu 2-0, więc no, na pewno no, by było takie ciekawe. Francusko-belgijskie, wiemy, że zawsze jest ten smaczek między tymi drużynami. No i właśnie jako z klub, który ja nie kojarzę jakiejś większej historii z nimi w europejskich pucharach, na pewno by byli bardzo zmotywowani, aby po raz kolejny uprzykrzyć... Ja nie wiem, czym ten klub kojarzył, gdyby nie Kacper Kozłowski. Oczywiście później zdobyli mistrzostwo, ale zwróciliśmy na nich uwagę, bo tam Kacper Kozłowski... I kolejna rzecz istotna, jeśli chodzi o Ligę Francuską, no to jest to, że ta różnica między w punktach w klasyfikacji lig europejskich, już na piątym miejscu jest cały czas Francja, ale na szóstym już nie jest Portugalia, a Holandia przez ten rewelacyjny zeszły sezon. I w momencie, kiedy PSV by wygrało w bezpośrednim spotkaniu, to też chyba przeskoczą albo na pewno bardzo się zbliżą. Druga sprawa, czy takie Monaco nie lepiej by punktowało dla ligi w Lidze Europy? No tak, ale to jest zawsze to już takie... daleko idziesz. Tak, Monaco patrzy na siebie, chce zrobić pieniądze nie, z Ligi Mistrzów. To jakby nie i chce też nie wypromować pieniądze. Ligi Mistrzów kolejnych piłkarzy, bo pamiętam, jak wypromowali tę generację, którą ściągał właśnie Luis Campos z Mbappé, z Bernardo Silvą, z Tomasem Lemarem, z Fabinho. No zarobili tam z Benjamina Mendim, zarobili tam gigantyczne pieniądze i myślę, że będą chcieli znowu jednak trafić do Ligi Mistrzów, tam pograć, tam się rozwinąć i sprzedać. Tym bardziej przypomnimy, tak, w jakich okolicznościach oni stracili ten bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, czyli w ostatniej minucie meczu z Lens. Lens im to zrobiło, właśnie Lens z Adamem Buxą. Natomiast wtedy jeszcze go nie było. Ale z Jonathanem Klossem, który teraz jest w Marsylii. Natomiast jeszcze możemy nawiązać do PSG, bo w pierwszym meczu PSG spotka się z Clermont Foot i właśnie mamy nadzieję na występ oczywiście Mateusza Wieteski. I na początku, gdy zobaczyłem, kto będzie tym pierwszym rywalem, powiedziałem, że gorzej nie mógł trafić. Natomiast Igor Lewczyk bardzo mądrze powiedział, że on ma praktycznie nie ma nic do stracenia, a może bardzo takim meczem dużo zyskać. Jeśli oczywiście po bardzo słabym meczu, no psychicznie nie będzie tego odczuwał, natomiast nie, no, wiemy, że to jest... Nie żartujmy, że gość 25 lat, który grał w Lidze Mistrzów, nie, to ja tego nie kupuję. On nie gra w drużynie Lyonu czy drużynie Olympique Marseille, tylko gra w drużynie Clermont, a więc jego przejście z Legii do takiego zespołu to nie jest wielka sprawa dla Mateusza. Język angielski zna, myślę, że da sobie spokojnie radę. A to nic nie znaczy, że zna angielski. Nie znają. Niektórzy znają. To już te czasy minęły, myślę, że Francuzi troszeczkę już nauczyli się tego języka. Ja myślę, że Mateusz sobie spokojnie da radę w tym spotkaniu. Pamiętajmy, że PSG również to jest pierwszy mecz, więc to też jest duża taka niewiadoma. Oni mają przetarcie już w Superpucharze Francji. Natomiast ja uważam, że spokojnie Mateusz wyjdzie i będzie, myślę, mam nadzieję, że będzie jednym z lepszych na boisko. Natomiast będzie miał dużo roboty, będzie miał szansę wykazać. Przede wszystkim to jest to, że ilość interwencji, może będzie miał 2-3 nieudane, ale będzie miał 6-7 udanych. Tak jak z bramkarzami, którzy na przykład z San Marino. Może go wypromują wręcz. Zdecydowanie. To jest jego okno wystawowe. Takie spotkanie w pierwszej... Jeśli on w tej pierwszej kolejce zagra bardzo dobrze, to zdecydowanie łatwiej będzie mu później przez cały sezon grać. Więc tutaj ja takich żadnych obaw nie mam. Tym bardziej, że go sprowadzili... No, dla nas, jakby patrząc może przez pryzmat Ligi Francuskiej czy innych, kwota 1 300 000 euro nie robi wrażenia, natomiast to są dość istotne pieniądze dla Clermont, który no, miał najniższy... Nie pamiętam wyższego transferu do Clermont. Dokładnie, które miał najniższy w zeszłym sezonie budżet, w tym ma pewnie jeden z niższych, bo najniższy chyba Ajaxio ma. 25 milionów mają Clermont. 25 milionów euro. Co jak na realia francuskie jest bardzo mało. Tak. Czyli niewiele więcej niż
PSG ma 700. Niemalże połowa tego, co Bordeaux w drugiej lidze. To też dość kuriozalne. No to możemy przejść do kolejnego Beniaminka. Będziemy mieć niedługo łączenie, natomiast możemy powiedzieć o tym, co się dzieje aktualnie z Oser, bo wiemy, że jest przyjście Costilla. To jest naprawdę istotne, bo miałem okazję komentować oba mecze i kilka meczów widziałem drugoligowego Oser. No i tam Leon, delikatnie rzecz ujmując, nie robił wrażenia. To jest zawodnik, który ma długą historię z Oser, ale nigdy tak naprawdę nie był jakimś istotnym zawodnikiem. Zawsze były problemy z nim, więc przyjście tak doświadczonego Costilla na pewno jest dużym wzmocnieniem. Przyszedł także, już nawet o nim trochę zapomniałem, Ruiz Atil. Mhm. Młody pomocnik, który miał takie delikatne przebłyski w PSG, potem przeszedł do Barcelony, bo wiemy, że w PSG szans nie dostaje. Natomiast w Barcelonie też nie dostał szans. Rozwiązał kontrakt i teraz podpisał z Oser, więc no taki środek pola. Ale nie wiem, czy to jest chłopak, który będzie od razu w pierwszym składzie. 19-letni cały czas, spokojnie. więc to ja będzie... Ja się cieszę z tego transferu Costilla, bo to jest czołowy bramkarz we Francji i mi się wydaje, że pasujący do koncepcji Jean-Marc Furlana, który chce grać w futbol na tak, co go zawsze kosztowało to, że prowadzą zespoły pięciokrotnie, ale wielokrotnie też z ligi później spadał. Ja myślę, że ten ostatni mecz barażowy Saint-Étienne na wyjeździe pokazał, że Auxerre rzeczywiście stawia na taką grę ofensywną. Dzisiaj jest informacja, że podpisał Nuno da Costa, były piłkarz Caen i Strasburga, który był pożyczony do Nottingham, że podpisał kontrakt z Auxerre, jest na badaniach medycznych, a więc widać, że Auxerre również myśli o takich poważniejszych wzmocnieniach, ponieważ wie, jak ciężką drogę przeszli właśnie z awansu z drugiej ligi do pierwszej ligi. Potrzebowali aż 5 lat, żeby, jeśli się nie mylę... 10 lat. No to tak szybko czas leci. 12 rok to było niesamowite. W 10 grę jeszcze w Lidze Mistrzów, w 12 spadli, 10 lat... 10 lat czekać w międzyczasie na się tak, właściciel na... zmienił, więc tak. Poza tym nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale trzeba albo, no, nie wiem, może mieliśmy wcześniej, ale trzeba o tym przypominać. 4 zespoły spadają bezpośrednio i to sprawia, że ta walka o utrzymanie będzie ogromna i tak jak często z Markiem mówiliśmy, oczywiście jest ta czołówka ligi, jest wiele zespołów z wyższymi budżetami, ale tak jest z 10 zespołów, które są w wielu kwestiach porównywalne, jeśli chodzi o jakość piłkarską i teraz ten to źle zacznie, no to może już się tak, tu każdy tam na dłużej zostać w tej strefie spadkowej i się z nim po prostu nie wydostać. No zdecydowanie, tutaj Auxerre będzie jednym z tych klubów, które będzie walczyło tutaj o utrzymanie w lidze francuskiej. Budżet powyżej 30 milionów. Oser. Ale fajna historia. Ja będę kibicował tej drużynie, ponieważ tam jest wielu Polaków zaczynało i mam taki sentyment do tej drużyny. Mhm. Fajny klub, taki rodzinny. No i Giroud, słynny tener, który mam nadzieję znów pojawi się, no pojawi i na, się na stadionie. Myślę, i będzie kibicował. Także... Mamy tutaj właśnie rozpiskę wszystkich Polaków, którzy grali. No widzimy naprawdę długa lista. I jeszcze był Mateusz Szczepaniak, ale on chyba nie zagrał w żadnym oficjalnym. W rezerwach. Tak, w rezerwach. Więc my naprawdę widzimy, że przez lata, od lat 70. do właśnie tego momentu, kiedy Oser spadło, cały czas przez te wszystkie lata Polacy mieli bardzo dużą historię i bardzo duży wpływ na to, jak wyglądało Oser. Przy czym tym najbardziej zapamiętanym, to pamiętajmy, był Andrzej Szarmach, który tam pojechał już po 30. I ja pamiętam, że raz zdarzyło mi się z Giroud rozmawiać telefonicznie. I to było, kiedy był w Lens, więc to był jego zły okres, kiedy on tam pracował parę miesięcy i podał się do dymisji. Niepotrzebnie tam w ogóle. Niepotrzebnie. Odszedł, tak. Jechał samochodem, tak rozmawiając ze mną przez ten telefon, miał taki głos zmęczonego starszego człowieka, a nazwisko Andrzej Szarmach, oni mówią, od razu się ożywił. I jakby dał mi to zrozumienie, że to był jeden z lepszych piłkarzy, jakimi kiedykolwiek pracował z Cantoną, nie wiem, z Djibrilem Cissé i z wieloma innymi, ale Szarmach dla niego w polu karnym był absolutnym killerem i no, był w nim zakochany. Tak, mamy nawet taką anegdotę, przygotowałem jedną z, ja ją przeczytam, to będzie duży,
duży tekst. Więc gdy Giru, odnośnie Andrzeja Szarmacha, czyli gdy Giru odkrył Andrzeja Szarmacha podczas mundialu w 1974 roku, czyli w czasie, kiedy transmisje telewizyjne spotkań dopiero zaczynały być powszechnym standardem, trener Oser zakochał się w napastniku reprezentacji Polski i zdecydował się spotkać z nim 4 lata później w Argentynie. No, problem taki, że w hotelu w Mendozie, gdzie zatrzymali się Polacy, był non-stop chroniony przez uzbrojonych żołnierzy i nikt z zewnątrz nie miał dostępu do delegacji z nad Wisły. Trzeba było mieć ważny powód, by wejść do środka. Po wstępnej obserwacji obiektu francuski szkoleniowiec wpada na dobry trop, zauważa, że trzy razy w tygodniu delegacji dostarczane jest piwo. Trener Oser odnajduje lokalnego browarnika, z którym dobija targu. Następnego dnia już w przebraniu dostawcy Giru bez problemu przedostaje się do położonego na wzgórzu hotelu. Cel osiągnięty, pierwsza rozmowa z Szarmachem przeprowadzona, a piłkarz 2 lata później podpisze kontrakt z burgundzkim klubem. Pamiętajmy, bo młodzi tego nie pamiętają, ale czasy komuny to były czasy, kiedy zawodnik przed 30 nie miał prawa wyjechać na zachód, poza pojedynczymi przypadkami, jak Zbigniew Boni, który miał 26 lat. Centralny Ośrodek Sportu wydawał pozwolenie, tak. A były to też czasy, kiedy uważało się, że 30-letni piłkarz już jest trup piłkarski, więc można go spokojnie puścić na zachód, wcześniej nie. To też sprawiło o tym, że ci najlepsi piłkarze grali w Polsce, więc i jakość ligi była inna. Były to czasy, kiedy Polska kończyła na 3. miejscu Mistrzostw Świata. No i właśnie wielu piłkarzy, wielkich uważam, nie miało nigdy szansy pokazać się w poważnych klubach. Szarmach nawet po 30 pokazał, że jest wybitnym napastnikiem i jest wspominany w Oser. No był napastnik Andrzej Szarmach, mamy też na łączach byłego napastnika, również tej drużyny, Piotra Włodarczyka. Czy się słyszymy, czy się widzimy? Wszystko jest dobrze. Dzień dobry. Tutaj taka drobna anegdota, bo wy panowie mogliście z Piotrem mieć styczność w aspektach sportowych, natomiast ja 5 czy 6 lat temu sędziowałem mecz Ożarowa. Byłem asystentem, kiedy Piotr właśnie Piotr był prezesem, więc mieliśmy delikatną styczność. No, ale styczność, to tak, ale masz na myśli, że jakiś konflikt powstał? Powiem tak, nie, od prezesa niczego złego nie słyszałem, natomiast od zawodników tak dużo. Natomiast już tam... Sędzia musi mieć grubą skórę. Sędzia byłem przyzwyczajony, więc... No taką mieliśmy... Zawodnicy często się tam im udziela taka nerwowa atmosfera, bo nie wiedzą, że nic nie można im zrobić, także sobie pozwalają na więcej. Wspominaliśmy o jedną z anegdotek związanych z Giru. Czy ty masz jakąś właśnie związaną z tym trenerem? No, to był trener, który pracował od 1961 roku do 2005. Potem miał krótki, nieudany wyjazd w Lons, natomiast jest jakby historycznie związany cały czas z drużyną Oser. No, Giru to legenda, nie ma co ukrywać. Takiego trenera na pewno, jeżeli chodzi o karierę klubową, no to we Francji nie ma. Tak? 44 lata, jak dobrze pamiętam, pracował. Dokładnie. W jednym klubie. Z tego, co słyszałem, takie opowieści, nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale to jak opowiadali, dlaczego Giru został trenerem, bo bardzo wcześnie został trenerem, bo tam opowiadali, że grał w piłkę też jako młody zawodnik, ale tak nie najlepiej mu to wychodziło. Że siedział cały czas na ławce i wtedy właśnie stwierdził, że jednak zostanie trenerem i sam się będzie wystawiał. I właśnie tak szybko został trenerem tylko po to, żeby zacząć grać, ale jednak sam stwierdził, że chyba jednak to granie nie wychodzi najlepiej i zajął się tylko trenerką. I w tym samym właśnie czasie razem z tej świętej pamięci prezes Hamel, który był w Oser, czyli razem tak jakby zaczęli budować to Oser i przez tyle lat razem współpracowali. Posłuchaj, Piotrek, ja ci dam jedno pytanie właśnie pro Giru. Czy to prawda jest, że on tak bardzo pilnował tych swoich zawodników, bo w zasadzie oni mieli problem, żeby wyjść i na dyskotekę. On wszędzie tam jest, wiedział, gdzie co się... Wyjść? Słuchaj, może jakaś jedna czy dwie była, może gdzieś pod Oser było, nie wiem, ale on o wszystkim wiedział, wszystkiego dopilnował, czuwał, jakby to były jego dzieci. Tego, co słyszeliśmy też, to też, tak jak właśnie mówię, że nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale podobno ci ludzie, którzy pracowali na bramkach, gdzie się zjeżdżało, gdzie się płaciło za autostradę, to wszystkich znał i wszyscy mu mówili, kto wyjeżdża poza Oser, jadąc do Paryża i o której wraca. Także też pamiętam, ja tam wszędzie
ludzi, także pilnował ich mocno. No. Wszędzie miał swoje wtyki. A nie wiem, czy słyszeliście, to samo zrobił podobno Luis Campos teraz w Paryżu. Też pochodził po klubach. I... Ale w Paryżu jest trochę więcej klubów, wiesz? Jest troszkę więcej klubów. Powiem ci, że jest duży wybór. Ale to tak... Jest dużo miejsc do zabezpieczenia. Zawsze to tak samo jak w Warszawie. Dużo klubów, a wszystkich można spotkać w jednym. Mówimy o tym, że właśnie Oser wraca do... na szczyt, natomiast, to znaczy do ekstraklasy, natomiast ty przychodziłeś do tej drużyny, która była wówczas na szczycie. Pamiętajmy, że to był ten sezon 01-02. Oser zajęło trzecie miejsce i dopiero w ostatniej kolejce, to był jeden chyba z najciekawszych sezonów w XXI wieku, w bezpośrednim spotkaniu między Lens a Olympique Lyon rozstrzygnął się tytuł mistrzowski i to właśnie wtedy zaczęła się ta niesamowita seria drużyny Lyonu, tych 7 kolejnych mistrzostw. Czy ty od razu czułeś, że naprawdę trafiasz do takiej topowej drużyny, mimo tego, że wiemy, jak to Oser wyglądało, jaki ten cały anturaż był klubu, może nie do końca taki przystający do topowych klubów francuskich? Ja tylko tak na sekundkę wrócę do tego, co powiedziałeś, że grał Lens z Lyonem, grał w ostatniej kolejce i walczyli o mistrzostwo Francji, to można powiedzieć, że Jacek mógł się czuć spokojnie, bo on pół roku grał w Lyonie, a pół roku w Lens, także i tak miał mistrza Francji zapewnionego na koniec. Taka sytuacja była. A odnośnie Oxer, no na pewno nie, jak przychodziłem, to nie spodziewałem, że ta drużyna w tym sezonie tak dużo osiągnie. No, był to młody zespół, bo bardzo dużo zawodników, takich jak Djibril Cissé, Philippe Mexès, Olivier Capot. To byli zawodnicy, którzy dopiero tak naprawdę zdobywali te swoje doświadczenie na najwyższym poziomie i okazało się, że udało się zrobić awans do Ligi Mistrzów, bo trzecia drużyna grała wtedy w eliminacjach do Ligi Mistrzów i udało się awansować ze Sportingiem Lizbona w dwumeczu i Oxer grało, a zakwalifikowało się do bezpośrednio, znaczy nie bezpośrednio, tylko po tych barażach do Ligi Mistrzów, także był to na pewno bardzo udany sezon. A kolejny sezon, no można powiedzieć, że trener Giroud bardzo mocno, że tak powiem, skreszował się z tamtego sezonu, bo sprzedał w jednym sezonie do Liverpoolu Djibrila Cissé, Mexesa do Romy, Fadiga odszedł do Interu, Capo odszedł do Juventusu, także no bardzo dużo dobrych ofert przychodziło za zawodników Oxera, także był to na pewno, te dwa lata były bardzo udane w wykonaniu Oxera. No właśnie, to o czym mówisz, czyli ta drużyna była niezwykle młoda. Tak jak mówisz, 19- czy 20-letni Mexès, Fadiga może nie był taki młody, natomiast to właśnie 20... Też po tym sezonie, właśnie po tej Lidze Mistrzów udało mu się trafić do Interu Mediolanu. Tak, ale środek obrony tworzyli Mexès, 20-letni i 19-letni Boussong, więc no naprawdę to było już... Tak, pokazywało... Obrona, że raczej nie do przejścia. No. Ja miałem taki problem w Oxer, że trener Giroud bardzo rzadko robił zmiany i najczęściej wchodziłem na boisko, jak trzeba było gonić wynik, czyli gdzieś tam jakiś remis był, gdzie można było spotkanie wygrać albo przegrywaliśmy, chociaż rzadko bardzo przegrywaliśmy. To dopiero wtedy, że tak powiem, wchodziłem na boisko, tych występów było naprawdę bardzo mało, bo trener Giroud po prostu ta jednostka, która wychodziła od początku meczu, jeżeli wynik się dobrze układał, nie było jakichś kontuzji, to bardzo często zdarzało się tak, że ta sama jednostka kończyła spotkanie. Także. No i też twoim, nie ukrywajmy, problemem był 19-letni Djibril Cissé. I czy od razu było widać, że to jest, to był jego drugi sezon w pierwszej drużynie, czyli on zaczynał jak miał 18 lat, ale w tym sezonie w 29 meczach 22 gole i właśnie to, co mówisz, bo też sobie sprawdziłem, że graliście jednym napastnikiem, jednym ofensywnym pomocnikiem, zazwyczaj był nim Fadiga i właśnie jeśli możesz powiedzieć coś o Cissé, który co roku mówi, że on chce wrócić do Ligue 1, żeby strzelić te 4 gole, które brakują mu do setki. I mówi, że nie może spać, bo chce naprawdę. Mówi, że będzie grał za darmo, byle ktoś mu dał szansę dobić do tych 100 goli. No było widać u niego ten talent. Na pewno był bardzo szybkim zawodnikiem, bardzo przebojowym. Może nie był jakimś wirtuozem techniki, ale potrafił się znaleźć w sytuacji bramkowej i miał niesamowitą szybkość. I przede wszystkim miał ogromne zaufanie trenera Giroud. Trener Giroud wierzył w niego ogromnie i wiedział po prostu, że to będzie zawodnik, na którym gdzieś tam klub będzie mógł zarobić. No a nie ma co ukrywać, że Oxer też tak funkcjonowało,
że często sprzedawało dobrych zawodników, mieli w przeszłości też dużo ciekawych zawodników, których udało się gdzieś tam, powiedzmy, spieniężyć i tak głównie w tej mierze gdzieś tam ten klub funkcjonował. Także tutaj Dzibli na treningach może nie był jakiś, nie wiadomo jak, dziwnie to zabrzmi, bardzo zaangażowany, ale jak trzeba było, to potrafił się naprawdę dobrze spiąć i zmobilizować, naprawdę dobrze wyglądał. Też jeszcze widzę, że są dwie szkoły, albo okser, albo ser. Ale zawsze myślałem, że jest to błąd. Zawsze myślałem, że jest to błąd, natomiast nie, bo są części we Francji, gdzie się mówi okser, na przykład koło Marsylii. Pytałem się nawet niedawno, jak byłem na urlopie znajomego. To wystarczy posłuchać Christophe Galtier, jak mówi na konferencji. Tak, dokładnie. Wtedy zobaczysz, skąd jest. Ja myślę, że Marek już ma na pewno większe doświadczenie, bo on jeszcze bardzo dobrze mówi po francusku, także... No i Marek też właśnie mówi okser, więc tak jak właśnie często było tak, że uznawaliśmy, że to jest błąd. Nie, to nie jest błąd, można mówić, choć bardziej przyjętą wersją jest oczywiście to okser. Jeszcze panowie jakieś pytanie do Piotra? Posłuchaj, a czy jest jakiś taki obrońca, jeżeli już zdarzyło ci się wejść na murawę? Czy był taki obrońca, którego byś zapamiętał, który ci szczególnie zalazł za skórę, że tak kolokwialnie się wyrażę? Pamiętasz kogoś takiego? Nie, tak powiem szczerze, żeby tak pamiętać z tych drużyn przeciwnych, to tak nie, ale... Ale to wiesz, to z piłkarzy, którymi grałeś w OSER, Mekses, no to jest taki piłkarz. Jeżeli na przykład Meksek i Busson, no Mekses to był takim zawodnikiem bardzo twardym, ale też bardzo dobrze wyszkolonym technicznie i piłkarsko. Busson był takim... Fizyczny, Fizol. Zawodnikiem większym, fizycznym i takim może... Nie, że do końca nieskoordynowanym, ale potrafił podeptać zawodnika, napastnika tak, że można było to odczuć. Także no było bardzo trudno przejść jednego i drugiego, aczkolwiek, tak jak mówię, z Bubsongiem, czy walki w powietrzu, czy walki wręcz na pewno był zdecydowanie trudniejszy. No okay, czyli jeszcze to bolało troszeczkę, natomiast Mekses... No właśnie, można było to odczuć. No jak też słyszałem, że właśnie jeśli chodzi o uprzykrzanie przeciwnikom życia, to też dobry był Giru, bo... A to w szatni przeciwników coś tam przeciekało, a to zimna woda, albo to klima właśnie nie działa, więc no naprawdę było. Tak wracając do trenera Giru, to naprawdę ten klub tak kochał, że czasami jak graliśmy gdzieś tam, ci co nie grali na drugi mecz, meczu rezerw, to on potrafił chodzić w przerwie boiska i gdzieś te kępki traw ugniatać stopą swoją, żeby tylko to boisko dbało, te boiska strasznie. Ten klub to takie jego dziecko. No i cały czas tak wiemy, że jest. Mają 83 lata, jeśli dobrze, czy 4. Natomiast będziemy w tych pierwszych transmisjach meczów ligę na pewno szukać jego gdzieś tam na trybunach. Na pewno też realizator będzie to robił. Dziękujemy bardzo za łączenie. Piotr Włodarczyk, były piłkarz OSER, OKSER. Będzie dobrze, tak czy tak będzie dobrze. Będzie dobrze. Cześć Piotrek. Dziękujemy bardzo. Cześć wam. Ja tutaj dodam do jeszcze jedno, że OSER. OSER słynęło z bardzo dobrej selekcji, z bardzo dobrego scoutingu i ze świetnej akademii. Teraz to troszeczkę wszystko podupadło, ale właśnie ci zawodnicy, ci młodzi, których Giru sprzedawał, to był właśnie scouting, to była akademia OSER. Oni kapitalnie szkolili. Wiem, że jak Giru przyjmował dany rocznik, no to taka była tyczka 1,80 m. Jeśli ktoś pod nią przeszedł, no to odpadał. Nie patrzył na umiejętności, tylko patrzył, jaki ma wzrost. Ale umiejętność też mi dał. Słuchajcie, bo jak ja miałem lat zawodników, chyba 12, to grałem przeciwko OSER. Dostaliśmy baty straszne. Tam chyba z 7-1. Pamiętam, że graliśmy na murawce. Pierwszy raz grałem tak równej i nisko skoszonej murawie. I rzeczywiście widać było, że to była już grupa wyselekcjonowana, która się wyróżniała. I tam z tego okolicy, w której ja mieszkałem, trafić do OSER, no to było wyjątkowe wyróżnienie, bo wszyscy wiedzieli, że tam najlepiej się szkoli. I że tam jest szansa, żeby rzeczywiście dostać później szansę w pierwszym zespole, no bo o to chodzi klubowi, szkolić, dać szansę w pierwszym zespole, a później sprzedać i na tym zarobić. A ty, Marek, masz jakieś wspomnienia? Właśnie czy też pamiętasz to, że było może za zimno albo za ciepło? Albo... Nie, tam zawsze była kapitalnie przygotowana murawa. Stadion nie robił wrażenia, tak, bo to był taki starszy obiekt. Natomiast akademia robiła wrażenie, bo z tyłu były boiska i rzeczywiście dużo mówiło się we Francji o OSER, o tej szkole, o Akademii Piłkarskiej, o Giru, więc naprawdę to jest klub zasłużony dla piłki francuskiej i tam się zawsze przyjemnie grało i przyjemnie się przyjeżdżało, bo tam też było dużo Polaków. No dużo Polaków, właśnie był jakiś zawodnik, który taki szczególnie ci
zakręcił kilkukrotnie. Nie, żeby zakręcić, to najpierw trzeba po bramkę dojść. natomiast nie przypominam sobie tak, wiesz, żeby zobaczyć, z kim ja tam grałem, przeciwko komu. Nie mam tylu w głowie, bo to tyle tych meczy jest było, że... Natomiast wspomnę nam bardzo miło Oksery, ze względu na przede wszystkim na Andrzeja Szermacha, z którym mam cały czas kontakt i wspólnie zostaliśmy wybrani do 11 110-lecia Gęgą, a więc spotkamy się prawdopodobnie 25 września w Gęgą. Dostaliśmy zaproszenie na taki mecz galowy. Byli piłkarze ci właśnie wybrani do tej 11, więc Andrzej Szermach. No myślę, że też Andrzej Szermach będzie zaproszony na mecz OSER Clermont Foot, bo przecież to była chyba wówczas trzecia. To była jego pierwsza praca trenerska w Clermont. Tak, i też był tam piłkarzem, więc no, dobrze wspominają go w jednym i w drugim momencie. No to teraz wracamy już do czasów obecnych. Możemy jeszcze podsumować sobie transfery. Tylko skupimy się na tym update'cie transferowym, czyli to, o czym nie zdążyliśmy powiedzieć. To możemy na chwilkę zostać przy tych nazwiskach. Luis Suarez. No, dość mocne nazwisko, ale to nie on. Nie ten Luis Suarez. Ale może nim będzie. Ambitne, no, oczekiwania duże. Z tego, co się orientuje, to było kilka, bo on spadł z Granadą z La Liga i było kilka klubów La Liga, które były im zainteresowane. Także to był taki zawodnik, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się La Ligą, znany. Więc wydaje się, że to jest ciekawy transfer, zwłaszcza pasujący pod koncepcję gry Tudora. Oczywiście o ile będzie tam długo trenerem, bo już są tarcie między nimi a zawodnikami. Ale zawodnik dynamiczny, silny i pasujący być może do takiej gry bardziej bezpośredniej, bo gra Marsylii ma się zmienić z tej gry opartej na dużym posiadaniu piłki u Sampolego na grę bardziej bezpośrednią z dużym pressingiem. Zobaczmy, czy pressing no i główny konkurent, jakby nie było, Arka Milika do podstawy 11, a więc no, tutaj ta rywalizacja między Suarezem, tak, między Suarezem, Markiem, Milikiem, no, będzie zaskakująca, bo to, co powiedział Rafał, ten styl gry, sposób prowadzenia meczu przez Tudora bardziej pasuje do Suareza, aniżeli do Arka Milika. A jak myślicie w ogóle w kontekście Marsylii, to, że oni przebudowali całkowicie obronę? Są trzej nowi środkowi obrońcy. Jest Mbemba, najstarszy 28-latek. Jest Gigot, sprowadzony ze Spartaka, wolny transfer. Jest Touré. I były te ale mecze. Ale które to nie jest, jeszcze nauczyć. Ale to kto? Ale może... Luan Perez został sprzedany. Salibi znaczy, nie ma. To tylko pokazuje... Znaczy, jeśli mówi się jeszcze o Salibie, że Salibia być może nadzieje. Wiesz, to wydaje mi się, że nie, bo miał zbyt dobry sezon jego Marsylii. Dokładnie. Być może Arteta się do niego przekonał. No chyba, że tak by się źle spisywał w pierwszych meczach Arsenalu, że będzie do wzięcia, ale może być za drogi już dla Marsylii, ewentualnie mógł kolejne wypożyczenie gdzieś indziej. Tak, tak. W ogóle, jeśli chodzi... Znaczy, ten transfer Luana Pereza jest takim dla mnie symbolem tego, że skreślamy wszystko, co było Sampolego i budujemy od nowa. Więc to jest takie problematyczne dla piłkarzy, dla kibiców może, że jednak Sampoli ma za sobą znakomity sezon, bo nie uważamy, by Marsylia, wszyscy się zgadzamy, by Marsylia była drugą siłą względem jakości piłkarskiej w tamtym sezonie. Myślę, że i Monaco, i Lyon mogły spokojnie skończyć przed Marsylią. Więc on, grając w futbol atrakcyjny, ofensywny, ryzykowny, potrafił zająć drugie miejsce w tabeli, czyli de facto pierwsze, które było do zajęcia. Dobrze, a ja uznam inaczej i zobaczę, jak skomentujesz, bo mi się uważam, że to nie jest przekreślenie zawodnika, bo był Sampaolego, tylko Tudor widać, że on chce innych zawodników. Luan Perez nie był bocznym obrońcą, on był środkowym obrońcą, chodzi mi o to, że to jest... a grał na boku, a ale teraz Luan... mamy Nuno Tavaresa. Nie, chodzi o co innego, że to jest jakby symbol tego, że jeden z piłkarzy kluczowych linii obrony odchodzi, bo nie pasuje do tej koncepcji, którą ma teraz ten trener. Ja to samo Bamba Dieng. Tak. To jest ten sam kasus, co Luan Perez. Tutaj jakby zgodzę się, bo nie rozumiem, dlaczego zawodnika, który tak dobrze się odnalazł, chcą nagle wypychać i sprzedawać. To będzie wydaje się, że pasuje do koncepcji Igora Tudora. Natomiast być może dostrzegli, że to jest jedna szansa na zarobienie większej gotówki i za te pieniądze kupią na przykład trzech piłkarzy do uzupełnienia składu. Więc wydaje mi się, że to jest taki proces myślowy. Wiemy, że już też niemalże pewne jest przejście, wzmocnienie drugiej linii, czyli Jordan Veretout. Mhm. Jeszcze niedawno reprezentant Francji, zawodnik Romy ma przejść. Przechodzi też po to,
on tak myśli, że może to mu da szansę powalczenia o kadrę Francji. No wiemy, że Deschamps lubi zawodników z Marsylii. Kilku dam ostatnich latach, między innymi Kamara czy Saliba, dostali swoje szanse. Teraz będzie Jonathan Kloss też, więc no, to będzie ciekawe. Możemy jeszcze wrócić na chwilkę na tą listę tego zestawienia, tak? Bo niesamowite, co zrobiło Nicea. W ciągu 2 dni 4 transfery ogłosili. No i przede wszystkim jeszcze nie ma, Schmeichel. Tak, za chwilkę, bo mamy tak, Arona Ramzeja, wielka nie wiadomo, nie wiemy. Tak. Mattia Vitti, nie mam pojęcia. To jest młody chłopak z Empoli, tak. Z Empoli, bardzo duże pieniądze, bo chyba 15 czy około 20 milionów. Milionów euro zapłacili za to. Jeszcze nie mamy tutaj Beki z Lokomotivu, który przychodził tam z Kon. Też wzmocnienie za 12 chyba milionów. 12 euro. Milionów. Może to jest takie przygotowanie na odejście Thurama, kto wie. Oni sobie chyba chcą wypchnąć bardziej Schneiderlena i Lemina. Jeszcze Lemina, tak. Jest Mario Lemina, bo jest Rosario Lemina, no, ale to też teraz bardzo duży tłok się robi w środkowej linii. Ale... No tak, ale taka wartość transferowa to jest Thuram. Ale PSG teoretycznie go chciało, natomiast Nicea powiedziała, że nie, że oni wręcz chcieliby mieć obu braci, bo mówi się o tym, że trafi do Nicei jeszcze Alassane Plea i Marcus Thuram, czyli starszy brat, napastnik. I to raczej w tym kierunku Nicea chce zmierzać. Nicea, przypomnijmy, że to jest klub, który należy do grupy Ineos i oni mają duże możliwości finansowe, więc jak będą chcieli, a jest nowy trener, Lucien Favre, który wcześniej w Nicei... Nowy stary. Tak, który wcześniej w Nicei był i ten pierwszy sezon wtedy był fantastyczny. Skończyło się 3. miejscem i grą w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Więc jeżeli zapewni się odpowiednich piłkarzy, to może być jedna z rewelacji tego sezonu. No ja myślę, że po tych transferach, które zrobiła Nicea, bo w ogóle wymienia się we Francji PSG, później na drugim miejscu jest o dziwo Rennes. Wśród tych ekspertów, którzy pojawiają się we francuskiej prasie, że jest Rennes. Później jest Monaco, Lens i dopiero na 5. miejscu Olympique Lyon. Także naprawdę to jest takie zaskoczenie dla mnie trochę, bo jak patrzyłem, to posłuchałem, mówię, no rzeczywiście... Zestawienie troszeczkę takie nierealne. Ile głosów, tyle opinii. Tak, bo natomiast ten sezon pokaże, czy rzeczywiście te drużyny będą w tej czołówce, bo moim zdaniem ta Nicea trzeba jednak dopisać, bo dostał duże pole zaufania Lucien Favre naprawdę i dostał naprawdę lepszych zawodników, moim zdaniem. To okno jest lepsze, aniżeli te, które było potrzebne. Czyli wychodzi na to, że Galtier miał rację, domagając się zimą innych zawodników i dzisiaj to pokazuje. No przede wszystkim dla nas najważniejszą rzeczą jest transfer Kaspera Schmeichela, nawiązać. No, z którym będzie musiał rywalizować Bułka Marcin, więc no, miejmy nadzieję, że jeszcze w pierwszym meczu wyjdzie i udowodni właśnie na tyle. Czy widzicie szansę na to, że Kasper Schmeichel nie dostanie w pierwszym czy drugim? Wydaje mi się, że Kasper Schmeichel może dzisiaj, a może jutro pierwszy raz będzie trenował, a mecz jest w ten weekend, no więc... No to jest jednak ryzykowne, że po 2-3 treningach dawać się... Ale wiesz, kapitan... Nie wiem. Tutaj może być ciężko, natomiast Bułka zapracował sobie tymi meczami sparingowymi i poprzednimi występami Pucharze Francji, tak, że się rozwija. Naprawdę no więcej tak naprawdę dużo, chyba dużo nie dobrego robi zrobić, w bramce Nicei. Nicea, słuchajcie, przede wszystkim Bułka był droższym zawodnikiem niż Kasper Schmeichel. Tak, 2 miliony euro, a tu jest milion euro, więc suma summarum powinien Bułka bronić. Dla mnie jest zastanawiające długość kontraktu, którą 36-letni zawodnik już, wiemy, że to jest niezwykle utytułowany piłkarz, legenda Leicester, z którym wygrał mistrzostwo. Natomiast 3-letni kontrakt dla 36-letniego, no wiemy, że to jest bramkarz. Słuchaj, no wydaje mi się, że czymś go trzeba było przekonać. I ta długość kontraktu wydaje mi się... Życie w Anglii, a życie... Słuchaj, razem. Wszystko. Ja też bym się przeprosił na lazurowe wybrzeże. Jak najbardziej. Już autor tej anegdoty, którą spisał Jordan Bert, od razu do mnie napisał. Zapomnieliśmy o jednym piłkarzu, który był Polakiem. O jednym Polaku, który grał w Oser. Ludowik Obraniak. Przecież kończył tam karierę. No tak. Tylko to, no... Tak. Naciągany. Naciągany, ale jest. Mhm. Chociaż to jest ciekawe. Bo jak to mówi Franek Słoda, rudy lis. Tak, farbowany lis. Farbowany lis, przepraszam. To mnie zawsze jednak śmieszy, bo nawet Francuzi mówią często o nim per Polak, bo jest reprezentantem. A my mówimy Polski. O nim per Francuz. Ale no mówmy się, on jest Francuzem, który grał dla Polski. No tak, więc... A jeszcze miałem informację, że Ramsey
No taka pierwszy w ogóle Walijczyk od 60 ponad lat. Nie jest to tak, to nie jest jakby... No wiemy, że mało jest Anglików w ogóle, którzy przychodzą. Ale czekaj, to jeszcze jest Walijczyk drugi. Teraz jest teraz. Rodon. To jest Wren. Czyli od razu dwóch. Pierwszy Walia raz od 59 roku. Jeszcze możemy dwa słowa właśnie o Ren, bo to jest taki klub, który ostatnie dwa sezony wydawał po 60, 70, nawet chyba 80 milionów wydali. Natomiast tutaj bardzo zachowawczo przez długi czas praktycznie. Wiesz co, ale wydali już tyle, wzmocnili się tak bardzo. Pamiętajmy, że dwa te ich fantastyczne skrzydła przez cały czas były kontuzjowane. Ja nie wiem, czy Sulemana zostanie, bo mówi się o nim w kontekście Anglii, ale gdyby zostały te dwa silne skrzydła, których w sumie nie oglądaliśmy. I gdyby nie odszedł Martin Terrier, co mi się wydaje nieprawdopodobne, bo myślę, że kluby z Anglii będą wysyłały oferty tak do 50 milionów euro, żeby go jednak pozyskać. Po jeszcze 3 tygodnie, więc trochę czasu jest. Więc trudno jest, więc to jest takie trochę wróżenie z fusów, bo my nie wiemy, umówmy się, no strata takiego Terriera, który był najlepszym snajperem Rennes, jednym z lepszych we Francji, no to jednak sporo by zmieniła w ocenie, wydaje mi się, potencjału. I jeszcze gdyby do tego doszło odejście Sulemany, więc my wciąż nie wiemy, jakie realnie będą te kadry zespołów od 1 września. No a przede wszystkim najważniejsze to jest przebudowa jednak środka obrony w drużynie Rennes. Dla mnie jest to duża zagadka, że tak późno właśnie trafili do Rennes zawodnicy środka obrony i właśnie wspomniany Rodon. I będzie ten Ted, tak? Tak, i Ted Belk młody, a więc jestem ciekawy. On się nazywa, on jest urodzony w Liège, więc to jest francuskojęzyczny, więc to jest Teat, tak? Arthur Teat. Teat, więc jestem ciekawy, jak oni będą w pierwszym spotkaniu wyglądali. Natomiast ja bym przyrównał te trio PSG, a więc Mbappé, Neymar, Messi do tego trio Rennes, a więc to jest też taka siła. Terrier, Laporte i Bourigeaud. I mówi się również, że Bourigeaud, któremu się za rok kończy kontrakt, również chce odejść z klubu, ale waha się i dostał propozycję przedłużenia tego wygasającego kontraktu za rok. No jestem ciekawy, bo ci zawodnicy plus Guirassy chyba strzelili 65% bramek dla Rennes, a więc ta czwórka pokazuje siłę Rennes. Jeśli Rennes się wzmocni na tych pozycjach, no to może być również fajnym zespołem. Ja myślę, że wzmocnieniem byłoby się już nieosłabienie, czyli tak, żeby został Terrier, Bourigeaud ewentualnie. I gdyby się okazało, że faktycznie ci stoperzy dają radę. Odpalą i będą dobrze grać, to tak. To byłoby fajna drużyna. Tak, jeszcze ostatnie nazwisko, którym chciałbym wspomnieć, to jest Ito z Rennes. Naprawdę, że takiego zawodnika, że za takiego, to jest, wiemy, że pili w zeszłym sezonie rekord transferowy. Kajusta i teraz... wyrównują, więc jest, nie wiem, nie będę się... Ito. Zostańmy na razie przy Ito, nim się dowiemy. Więc... I poznamy go dopiero, no ale kwota jak na Rennes dużo. No, leciwy zawodnik już, po 29-letni, ale patrzę na liczby, które robił w Genk, to naprawdę robią wrażenie. No i mamy na koniec zapowiedź kolejki, a jak zapowiedź kolejki, no to też będzie kącik promocyjny Canal Plus Online. Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty naszego partnera Canal Plus Online w pakiecie Canal Plus z Eleven Sports i Polsat Sport Premium za 40 zł miesięcznie, dostępne m.in. do meczów La Ligi, Ligi Mistrzów, Premier League, Serie A i najważniejszej dla nas oczywiście Ligę. I właśnie widzimy Belkę. Zachęcamy skorzystać, bo już jutro zaczynamy meczem Lyon-Ajaccio. Dwa mecze sobotnie, Strasburga z Monaco, Clermont PSG. I Toulouse-Nice też będzie. Tak. Na naszej antenie. I Lens-Brest na pewno. I Marsylia-Rens. Też widzimy, będą derby Bretanii. Jedne z wielu. Rennes-Lorient, więc naprawdę dużo, dużo ciekawych meczów. No i też Lille z Auxerre, bo tak jak mówiliśmy, bardzo ciekawi jesteśmy tego, jak to dobrze nam znane. Więc okazja też na naszych kanałach zobaczyć wielu Polaków, bo miejmy nadzieję, że gra Milik w Marsylii, że zagra Wieteska w Clermont, że będzie Przemek Frankowski. No i kto wie, może jednak Bułka. Marcin Bułka, także 4 Polaków to naprawdę dobrych zespołach. Pół słowa o Frankowskim, bo w trakcie tego okresu przygotowawczego, on na początku grał na prawej stronie, ale dlatego, że Jimmy Cabot był kontuzjowany. Natomiast
tamten już wrócił do treningów, ale on został na prawej stronie, a z bardzo dobrej strony pokazywał się Machado, który w zeszłym sezonie praktycznie nie grał. Słuchaj, bo on miał kontuzję, mi to nie dziwię. Pamiętam Machado z Tuluzy, kiedy były te baraże. W tym meczu barażowym. No to ja byłem przekonany, że on przychodzi do Lens, żeby być tym numerem jeden. I na początku był. Przez trzy mecze, cztery. Tak, później wszedł za niego Frankowski, miał dobry początek. Później Machado miał kontuzję, więc wypadł. Ale myślę, że to jest dobre Lens, żeby tam był Machado w formie, a Frankowski na prawej stronie. Ja bym wolał Frankowskiego zobaczyć na tej pozycji prawego wahadła. Kawu może wyżej grać, bo tak grał w Onrze. Więc tak jak mówimy, zapraszamy na pierwszą kolejkę. Miała być godzina, jest godzina. Dziękuję bardzo. Nie no, mówiłeś, że ma być 45 minut. Albo godzina. Było elastycznie. Bardzo dziękuję, Michał Bojanowski, Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak. Zapraszamy, tak jak mówimy, na najpierwszą kolejkę Ligi Francuskiej już w piątek o 21. Au revoir. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.